Zacznijmy od wykonania porządków. W pierwszym równaniu pomnóżmy nawiasy przez liczby stojące przed nawiasami. To są wyniki tych mnożeń. Następnie w drugim równaniu pomnóżmy obustronnie to równanie przez 5. Dzięki temu zniknie ułamek. Ułamek zwykły zniknie. Dziesiętny jeszcze zostanie. Następnie wracam do mm, pierwszego równania i redukuję wyrazy podobne. Dodaję x, otrzymuję 4x, dodaję y, otrzymuję minus 6y, no i tą minus trójkę przeniosę na prawą stronę. 5 dodać 3 to jest 8. Teraz w drugim równaniu zostawiamy po lewej stronie minus x oraz minus 1,5y, dwójkę przenosimy na prawą stronę. Następnie, następnie możemy podzielić pierwsze równanie przez 2, ponieważ liczby stojące przy x, y oraz ta ósemka jest liczbą podzielną przez 2. Dobra. A mm, drugie równanie pomnóżmy chwilowo przez minus 1. Wtedy znikną te minusy. Tutaj otrzymamy wówczas plus x. Plus 1,5y to się równa 2. No i teraz zróbmy to zadanie tak, żeby tego układu równań nie rozwiązywać do końca, żeby spróbować coś tutaj spostrzec. Pomnóżmy więc drugie równanie przez 2, po to, żeby wyrównać współczynniki przy x. Ja akurat uparłem się na tą niewiadomą. Mógłbym też wyrównać współczynniki przy y. Wybrałem akurat x. No więc w pierwszym równaniu nic się nie zmienia. Natomiast w drugim równaniu otrzymujemy 2x dodać 3y to się równa 4. I teraz zauważamy, że pierwsze równanie różni się od drugiego równania tym znakiem. To będzie oznaczało, że jeżeli zachodzą różnice między ym, dwoma równaniami, to taki układ równań będzie mieć jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie. Jest to tak zwany układ oznaczony. Pod spodem zapiszę, jak musiałoby wyglądać na przykład pierwsze równanie, żeby otrzymać układ. Um, układ nieoznaczony, czyli taki, w którym mielibyśmy nieskończoną liczbę rozwiązań. To musiałoby być pierwsze równanie. A tutaj mielibyśmy drugie równanie, czyli te równania musiałyby być do siebie identyczne. I to wtedy miałoby nieskończoną liczbę rozwiązań. To jest nieskończoność, symbol nieskończoności. Nieskończoną liczbę rozwiązań. Natomiast gdybyśmy chcieli otrzymać równanie, układ równań sprzeczny, czyli taki, w którym nie ma rozwiązań, to wówczas przykładowo musielibyśmy mieć tak. Że pierwsze równanie wyglądałoby w ten sposób, załóżmy, byłoby z minusem, tak? Nic nie zmieniam. W drugim równaniu też mielibyśmy znak minus, ale ta liczba byłaby na przykład równa 6, i wtedy otrzymalibyśmy, zobacz, gdybyśmy podstawili do pierwszego równania w to miejsce szóstkę, to otrzymalibyśmy sprzeczność, bo 6 nie byłoby równe 4. Nie, i wtedy mamy zero rozwiązań, mamy jedno rozwiązanie, nieskończoną liczbę rozwiązań i zero rozwiązań, o, takie, takie rzeczy powinny zachodzić między równaniami, no spróbujmy zauważać to jak równania zachowują się w układzie równań i dzięki temu nie będziemy musieli tych równań rozwiązywać do końca, żeby określić i liczbę ich rozwiązań.